3-2-0. To jest ten odcinek, na który troszeczkę czekaliśmy, bo można zrobić sobie właśnie ten trochę żart. To trochę taki żart jak, a już zacznę z tematem, ale akurat bardzo ładnie, będzie bardzo ładny most. To trochę tak jak Cortex wypuścił dzisiaj nowy odcinek, odcinek 101, aha, którego tytuł nazywa się Productivity 101. A to śmieszne, nie? Dobre to, to jest. To jest bardzo ładna nazwa, to jest bardzo ładnie zrobione i uważam, że to jest w ogóle super, że tak powiem, się to łączy. Mogliby ja to też zrobić w odcinku o numerze ABC na przykład, nie? Tak. Ja uważam, że to jest, ten odcinek chciałem polecić naszym wszystkim tutaj obecnym wąsom i wąsikównom i wąsaczom i wąsersom, bo to jest dobry odcinek dla osób, które chciałyby trochę więcej posłuchać na temat zarządzania mailami, produktywności, zarządzania zadaniami i kalendarzami. Nie wierzę, że komukolwiek może brakować tych tematów po odsłuchiwaniu naszego podcastu, ale może ktoś jednak chce jeszcze więcej. I słuchaj, to jakby nie wiadomo, ludzie są różni i ludzie są też chorzy i tak dalej. Natomiast tak naprawdę to jest bardzo spoko odcinek. Ja sobie tutaj właśnie dodaję do opisu odcinka. Bardzo dobrze się tego słuchało i ja to zachęcam, bo ja oczywiście jestem tak zwanym korteksowym świrem i jak tylko wyszedł odcinek, to już go praktycznie przesłuchałem. Zostało mi tam ostatnie 20 parę minut. Więc jestem ten. I to jest bardzo fajny odcinek i bardzo mocno go polecam właśnie, żeby sobie posłuchać o produktywności, o zarządzaniu zadaniami. Mhm. I to mnie tak bardzo zmotywowało, że dzisiaj jak ostatnio takie rzeczy związane z trakowaniem czasu, to miałem dość, powiedzmy, ograniczone, to znaczy trakowałem generalnie tylko czas poświęcony na Jesus Podcast. Okay. Czyli nagrania After Darka, nagrania Jesus Podcastu i to są takie rzeczy, które trakowałem, bo stwierdziłem, że resztę rzeczy nie chce mi się za bardzo trakować, bo tak to wszystko jest takie, wiesz, kwarantannowe i takie niemierzalne, że nie ma sensu tego mierzyć i stwierdziłem dzisiaj, że a kurde, dobra, jakby zaczniemy znowu mierzyć wszyściutko, co się tylko da. I faktycznie, w sensie związanego z pracą oczywiście, no i faktycznie te trakowanie czasu wróciło do łaski i wróciłem do tych wszystkich aplikacji i sobie to ładnie pokonfigurowałem i działa. Ja nie wiem, znaczy nie chcę do tego wracać na razie, bo tak jak mówiłem, ja mam takie poziomy, nie? Poziomy produktywności i chaosu. Jak wpada jakiś ogromny chaos i naprawdę potrzebuję wszystko poukładać, to faktycznie dołączam do tego zestawu rzeczy trakowanie czasu. Ale jak jeszcze daję radę, a na przykład ostatnio tak a propos produktywności i zarządzania zadaniami, to z naszej ostatniej rozmowy rzeczywiście udało mi się, bo przypomniały mi się jednak kilka rzeczy, które można zamienić na zadania powtarzające się i wracające o określonej godzinie, określonego dnia i faktycznie to zadziałało. W sensie, że ustawiłem sobie kilka takich zadań z podzadaniami w ogóle, więc i to mam poczucie takiej właśnie jeszcze większej kontroli, więc to tak naprawdę zarządzanie zadaniami to jest ciągły proces optymalizacji i ciągłe obserwowanie tego, co robisz i oczywiście drugi layer to jest to, ile czasu na to poświęcasz, ale pierwszy to jest właśnie, co konkretnie robisz. I jeżeli coś składa się z kilku kroków, to warto każdy z tych kroków wpisać. To trochę taka bardzo dobra analogia do automatyzacji rzeczy, no nie? Więc, że najpierw musisz rzecz zrobić, żeby sobie zdać sprawę z tego, że jeśli będziesz ją robił często, to może warto w jakiś sposób to zoptymalizować czy zautomatyzować. I zarządzaniem zadaniami dokładnie tak samo jest, nie? Że jak robisz coś często, czy jak robisz coś powtarzalnego, no to dobrze było, żeby to... Nie musisz o tym myśleć. Nie? Ja to jest najważniejsza wartość, którą ja wyciągnąłem z zarządzania zadaniami i tak dalej, że ja już nie muszę o tym wszystkim myśleć. No. I to jest najpiękniejsze. Ja tylko jeszcze jedną rzecz, taką definicję automatyzacji, którą ukuł Jurek, nasz kochany słuchacz w rozmowie ze mną, bo rozmawialiśmy o jakimś tam jakieś rzeczy i on myślał o tym, czy można to zautomatyzować i napisał tak.
Pewnie będzie z tego więcej roboty niż pożytku, a znając życie, to i tak ostatecznie zawiedzie czynnik ludzki. No i to jest taka definicja automatyzacji tak, de facto. Tak. Natomiast ja ci powiem, że ja zaczynam w ogóle myśleć o noszeniu przy sobie nawet papierowego notesu. Wow. Ja wiem jak to brzmi, ale takiego notysiku, bo już czasami nie chcę ciągle siedzieć w telefonie czy cokolwiek i wiem, że też Magda jakby, wiesz, jak siedzę w tym, zamknięty w tym biurze przez 10 godzin dziennie, jak wyjdę z tego biura, to ostatnią rzecz, jaką Magda chce widzieć, że mam w ręku, to jest telefon, nie? W sensie pad i granie na konsoli jak najbardziej jest okej, bo ona lubi oglądać, jak gram na konsoli. Nóż i widelec do jedzenia jak najbardziej. Szpatułka do gotowania super, ale jak bierzesz telefon, to już po 10 godzinach mógłbyś już dać spokój z tym ekranem, co jest jakby zupełnie trafnym argumentem. Więc zaczynam odczuwać potrzebę noszenia papierowego notesu, szczególnie, że znalazłem bardzo dobry długopis. Nie wiem, jak jest, to się nie zamieni w taki podcast, autentycznie nie, ale dwóch starych dziadków rozmawia o rzeczach. Poczekaj, bo to jest długopis, który się nazywa Seven High Tech Point. Wow, i to jest długopis marki profesjonalnie. Pilot. I to jest cienkopis, no nie? Okay. I teraz ja nie lubię pisać, ale jest tylko takich parę długopisów, czy parę takich... jakby narzędzi, które sprawiają mi przyjemność. Ja sobie sprawiłem parę takich, jak byłem w Londynie, do rysowania. Mam taki na przykład pisak, który z jednej strony ma taki zwykły, jak zwykłą końcówkę, taką powiedzmy jak pisak, taki zwykły, wiesz, ze szkoły, nie? Taki plastikowy. A z drugiej strony ma pędzel. Więc ja mogę sobie na przykład, chodziło o to, że jak na przykład naszkicuję sobie kwadratowy interfejs, to potem tym pędzlem mogę go na przykład całego zamalować, nie? Bardzo łatwo. Więc mam parę takich narzędzi, które sprawiają mi przyjemność w użytkowaniu, jeśli chodzi o pisanie. I teraz ja właśnie, wiesz, jestem postawiony przed tą sytuacją, żeby nie używać telefonu, czyli jakby ograniczyć używanie telefonu po pracy, czy po tym, jak wychodzę z tej dziupli zwanej piwnicą. I z racji tego, że nie muszę myśleć o tym, co mam zrobić, to ja myślę o takich rzeczach, co mógłbym zrobić. Jakby jakie rzeczy mogę zrobić, żeby podnieść jakość życia moją, Magdy, naszą, wiesz, cokolwiek. Po prostu tak myślę o biznesie i tak wiem, jak to brzmi, nie? Skupiam się na sukcesie. Oczywiście. Inwestycje. No nie, ale wiesz, po prostu wpadam na parę pomysłów. Ej, kurde, ale fajnie było zrobić może coś takiego. Może zapiszę to, żeby to nie znikło, nie? No i teraz normalnie wziąłbym telefon, paliłbym Todoista, czy odpaliłbym Evernote'a, wrzucił tam notatkę i po prostu, wiesz, ale no... Przypomnę, że możesz powiedzieć do telefonu, nawet nie musisz go brać do ręki. Ja powiem ci tak, że zainstalowaliśmy już 2 Google Home w domu. Aha. I faktycznie jakby używamy ich. Okay. I to dość intensywnie, a to dlatego, że zrobiłem też inteligentną żarówę. Co prawda na razie jedną, ale dość istotną, bo to jest stojąca lampa w salonie, która jest praktycznie jedyną używaną lampą przez nas w tym momencie, no bo duże światło, które się zapala, ma jakby jest zero-jedynkowe, tak? Albo wali po gałach, albo w ogóle nie świeci. A z lampą masz ten plus, że jakby po pierwsze, żeby ją wyłączyć, musiałbyś do niej podejść i dotknąć ją, ten switch na górze, więc nikomu się nie chce tego robić. Więc możesz powiedzieć, że Google turn on the lights i one się wtedy uruchamiają, to jest pierwszy plus. A drugi plus jest taki, że ona ma jakby dużo różnych ustawień, bo możesz, wiesz, zmienić po pierwsze temperaturę, a po drugie intensywność, więc jakby weszliśmy na to używanie bardzo mocne Google Home i przez to jakby ja sobie siedzę sobie, myślę o wszystkich rzeczach, mówię, a kurczę, zapominamy zgasić światło w toalecie. Może zamontuję tam czujnik ruchu i lampkę, która będzie się wyłączała i włączała na podstawie ruchu. Wiesz, i jakby to jest super pomysł, nie? No. Jakby fajny projekt, którym mogę się zająć, absolutnie. Tylko, że to jest rzecz, no wiesz, no siedzę z Magdą, to no, na zasadzie wezmę sobie, zapiszę to na kartce papieru. I mam faktycznie notes. W sensie dawno, dawno temu, Wojtek, dostaliśmy takie notesy, od jak wchodził Android Pay do Polski. I oni mają bardzo dobrą jakość papieru. To są takie notesy w ogóle od papierniczeni.pl. Ja w ogóle nie wiem, czy to istnieje jeszcze. Czasem sprawdźmy. Niektóre biznesy padają. Papierniczeni.pl. Oni mają bardzo dobrą jakość. A, działają. On ma bardzo spoko jakość papieru z tych notesach. Bardzo mi się to podoba. Więc i widzę teraz, że mają outlet, jakieś rabaty.
Aha, bo to są planery. Whatever. Ale oni mają właśnie bardzo fajne notatniki, taki malutki bardzo, to jest notesik do pisania. I teraz to rozważam nawet w tym momencie, a może powinienem sobie kupić, jak to się nazywało, te, co wszyscy korzystają, Field Notes. Dokładnie, Field Notes. I oni mają nawet takie bardzo ładne w piromaniak.pl jakieś są, dobra. No, w każdym razie, notes właśnie, żeby nosić przy sobie i móc z nim pisać po prostu w każdym momencie papierowy i po prostu sobie przekreślać rzeczy i tak dalej, nie? To jest ciekawy pomysł, chociaż w moim przypadku nierealizowalny, bo ja tak piszę, że później sam bym tego nie odczytał. Ja to rozumiem, natomiast to, co ja w ogóle zacząłem też robić i to zacząłem robić już, że tak powiem, Moleskine. To ja zacząłem faktycznie pisać sobie, mam taki duży notes, z którym zacząłem sobie faktycznie pisać rzeczy i robić sobie notatki jak w trakcie spotkania. I teraz uwaga, bo to jest takie bardzo... I potem cykam tego fotkę, nie? Wrzucam to do Evernote'a. On OCR-uje, więc tekst jest wyszukiwalny, ale okay. Ja potem robię sobie, przerabiam sobie na taką notatkę, no bo wiesz, bo tam sobie rysuję coś i tak dalej, przerabiam sobie na taką notatkę potem zdigitalizowaną. I robię to nie tylko dlatego, żeby mieć dla siebie, bo ja to mogę zostawić sobie tą notatkę z papieru i spoko, ale z racji tego, że to zrobię sobie po pierwsze, uporządkuję sobie myśli, a po drugie to jest gotowa notatka, którą mogę wysłać potem do zespołu. Mhm. Więc jak zrobiliśmy, na przykład miałem takie ostatnie spotkanie, gdzie ja tak naprawdę przeprowadzałem wywiad z dwoma osobami, tak? No i po tym wywiadzie to naprawdę ja sobie, wiesz, cyknąłem fotkę tego notatnika, spisałem sobie to wszystko wywernąć, a potem wysłałem to im i powiedziałem, słuchajcie, powiedzcie mi, czy to jest okej. Okay. Mhm. I to było bardzo spoko. I to pisanie, od kiedy używam też Evernote, to pisanie na papierowych rzeczach nie sprawia mi problemu, a właściwie jest dla mnie takim czymś, a no dobra, przerzucę sobie do Evernote, to nie zniknie, nie? I będzie wyszukiwalne. Więc, a to jak piszę, jakby ja się rozczytuję. Siebie rozczytuję. Brawo, no to gratuluję. To jest ważna, ważna umiejętność. No ja bym miał z tym problem. W sensie, że oczywiście jak mam czas i sobie tam, wiesz, mogę sobie pisać powoli, to najczęściej w ogóle piszę wielkimi literami, w sensie, że wszystkie są duże, caps lockiem piszę i wtedy na pewno rozpoznam, znaczy i przeczytam. Natomiast jak piszę małymi, no to już mam problem w ogóle z pisaniem, bo nie mam z tą czynnością wiele wspólnego na co dzień. To znaczy naprawdę ja nie pamiętam kiedy, poza oczywiście stawianiem własnego podpisu, no bo to jest oczywiste, że tam wiesz, tu umowę się podpiszę, tu coś tam i tyle. Ale żeby napisać całe zdanie, no to wiesz, ostatnio pisałem pozdrowienia dla naszych słuchaczy, no to są takie okropne po prostu te literki, że to ja się dziwię. Znaczy miałem na szczęście trochę czasu, więc wiesz, starałem się jak mogłem, ale jeżeli ktoś nie odczytał tego, co chciałem napisać, to wcale się nie zdziwię i to jest absolutnie moja wina. Także no, nie dałbym rady. W sensie bardziej bym się frustrował, że nie jestem w stanie na przykład nadążyć, a wiesz, podczas spotkania wiele rzeczy się dzieje i wiadomo, że da się pewne rzeczy filtrować, nie wszystko trzeba zapisywać, ale gdybym nie nadążał, to bym się po prostu stresował, że wiesz, że nie daję rady, więc wolałbym pisać. Ej, wiesz co, zmieniłem zdanie, bo widzę, że Moleskin najmniejszy kosztuje 65 zł. Okej. No, ja tam się na tych notatnikach wszystkich nie znam, wiem, że... A większy kosztuje 80, jakby spoko, ale ja to... no, ale to kupiłem w Tigerze za 2 zł ostatnio takie dobre notesy i właściwie też się sprawdzają i to nie jest żart, nie? No bo że nie ty, jestem, no to już albo... Na szczęście nie jestem spruty jeszcze jakby świetnymi jakościowo produktami. Nie? Jeśli ktoś chce mi wysłać i mnie sprócz tym, to absolutnie, bardzo chętnie. Mhm. Natomiast to się nie wydarzy, więc jestem szczęśliwym człowiekiem, który będzie żył w nieświadomości i będę po prostu korzystać z takiego papieru, jaki mam w domu. Bo to jest tak, że na przykład jaką pijesz kawę? No różnie. Znaczy zawsze wyciskaną z Aeropressa. Ale skąd masz ziarna? A, no w Kofinewsku kupuję zawsze. No właśnie, to jest twój błąd, Wojtek, w tym momencie. I teraz ja już ci wytłumaczę, dlaczego. A kupujesz kawę w Starbucksie, w Nero albo w czymś innym takim? Nigdy w życiu, w sensie inaczej, kawy sypanej, w sensie, że ziaren u nich nigdy nie kupiłem. Czy tak, a takie, że poproszę flat white, to zrobiłeś tak? No robię czasem, owszem. I jak smakuje ci tam ta kawa? No jest okej, no. W porównaniu do twojej? A w porównaniu do mojej, no to moja mi bardziej smakuje, no bo ja tam zrobię tak, jak lubię, no.
na przykład ja mniej tak słodko, bo oni robią zwykle dość mocno słodkie, jeżeli teraz, są te, wiesz. I teraz mój polega na tym, Wojtek, że jeśli wejdziesz w świat speciality coffee, to jesteś potem już jakby splamiony tym i ciężko będzie ci z tego wyjść. Ja, Wojtku, kiedyś wielokrotnie oczywiście tylko coffee desk i tak dalej, czy jakieś speciality coffee zamawiałem z różnych miejsc. Jak w Londynie byłem, to przecież byłem, miałem ten tam packed coffee czy coś takiego, bardzo spoko. Ale i packed coffee kupowałem tą taką średnią kawę zawsze, no nie? W sensie tą średnią taką jakość, bo na zasadzie mówię, a dobra, nie będę przeginał, po pierwsze, a po drugie, nie chcę sobie psuć tego, że jak pójdę na miasto, to żeby było tak w Starbucks, fuj, czy coś takiego. Znaczy, więc ja mam tak, że to jest mam fair, lawazę, wiesz, i mam chibo i coś takiego, i Wojtek Jakub, czy coś takiego, w ziarenkach oczywiście. To jest Wojtek wspaniały czas, kiedy pijesz kawę i ona smakuje całkiem, w sensie, wiesz, no możesz sobie ją zrobić całkiem. Bo to jest badziewne ziarenka, powiedzmy, że masz chibo czy lawazę, czy coś takiego, no nie? To one wbrew pozorom nie są aż takie badziewne. W sensie, bo dużo możesz rzeczy sobie naprawić, robiąc kawę samemu, nie? W sensie, wiesz, jak na przykład inni wiesz, że kawa jest... powiedzą ci, że możesz je właśnie popsuć. Bo tak naprawdę, jak robisz sobie chibo, czy lawazę, czy cokolwiek innego, powiedzmy, z tych ziaren bardziej przemysłowych, no bo tak trzeba je nazwać, nie? No tak. To możesz je naprawić na przykład po prostu słodząc tą kawę albo dodając mleka. I jeżeli ci taka dokładnie smakuje... That's okay. Jakby właśnie wszystko odchodzi, no. Nie to, ma problemu. Właśnie, to ja piję kawy całkiem sporo i to, że właśnie jak mogę sobie zrobić... No to też jest to jest druga sprawa, nie? W sensie jak pijesz kawy całkiem sporo, to bardzo szybko możesz sprawić, że jedna filiżanka kawy będzie kosztowała tyle samo, co w Starbucksie, a nie o to chodzi. Ale to ja właśnie, wiesz, ja umiemy tutaj z Magdą naprawić taką kawę, która wydaje się ludziom, że jest słaba, po prostu przyrządzając ją w odpowiedni sposób i z odpowiednim nimi na przykład, wiesz, no może wrzucimy mniej łyżeczkę kawy niż powinno być na taką ilość wody, ale ona przez to wychodzi lepsza i tak dalej, nie? Więc jakby to jest taki life. No, więc nie jestem jeszcze sprany dobrym papierem i myślę o tym, żeby nosić właśnie papierowy notesik po to, żeby móc spisywać te wszystkie moje złote przemyślenia na temat życia i na temat biznesu, na temat tego, gdzie jeszcze mogę zrobić mądrą IKEA-owską lampkę. Pięknie, pięknie. Ja mam a propos, bo powiedziałeś, że nie jesteś sprany i ja mam taką myśl, która mi się narodziła dzisiaj pod prysznicem. I ona jest kontrowersyjna, więc Jezus Podcast jest najlepszym miejscem, gdzie mogę się nią podzielić. Czy ty chcesz powiedzieć na przykład coś odnośnie, żeby na przykład, że jednak sikanie pod prysznicem to nie jest to... Nie, czy... absolutnie. Znaczy okay, to nadal popieram. Ekologicznie. Uważam, że jest to tak, jest to ekologiczne i kto nie sika pod prysznicem i wstrzymuje sikanie tylko po to, żeby wyskoczyć spod prysznica i nasikać gdzie indziej, to uważam, że to jest chore. Ale myśl jest następująca i ona jest jakby zupełnie niepowiązana może troszeczkę z tymi właśnie, wiesz, wypasionymi papierami w notatnikach versus zwykłym papierem. Pomyślałem sobie, od czego to się zaczęło. Zauważyłem na Reddicie dzisiaj, bodajże na jakimś tam jednym z tych subredditów, zdjęcie gościa, który, znaczy właściwie nie widać tego gościa, ale koleś zrobił zdjęcie swojej ręki w McDonaldzie. Na ręce był zegarek i podpisane to zdjęcie było, to chyba było w ogóle na jakimś Instastory czy coś, ale ktoś zrobił screena i wrzucił, wiesz, żeby ludzie się z niego śmiali, nie? Ale on podpisał to zdjęcie: nie zwracajcie uwagi na mojego Rolexa, podajcie mi frytki, nie? I to jakby, to nie był jakiś opis hardkorowy, że tam, wiesz, kogoś obrażał tym, nie? No jakby no, nie do końca, no po prostu się chciał pochwalić swoim zegarkiem. I patrz, tak jakby zostało mi to w głowie i jakoś tak, wiesz, myślałem sobie o tym. I patrząc na jakby obecne czasy, te takie dość mocno technologiczne, już pomijam to, że ludzie nie wychodzą z domu, ale no jak będą wychodzić z domu, wiadomo, będą robić sobie zdjęcia, chodzić po ulicach i tak dalej. I teraz... zastanawiam się, czy patrząc globalnie i patrząc tak naprawdę na średnią społeczeństwa, czy posiadanie Rolexa versus posiadanie Apple Watcha,
co jest większym tak zwanym flexem? To znaczy, że co zrobi większe wrażenie na zwykłym człowieku? I teraz jest bardzo jedna ważna rzecz. Ten człowiek nie zna się na wypasionych zegarkach. Czyli i to jestem na przykład ja, nie? Znaczy ja nie mówię, że jakikolwiek zegarek robi na mnie wrażenie, ale no nie o to chodzi, ale że na zasadzie nie znasz się, nie wiesz co to jest na ręku gościa, po prostu zegarek. Czy to jest Rolex? Nie wiesz, bo nie wiesz jak wyglądają Rolexy. Jest złoty? Okej, okay, no tutaj jest, wiesz, jakaś tam, jakiś clue, że może jest drogi, bo jest złoty, ale może jest pozłacany, może to jest jakieś oszukaństwo, wiesz o co chodzi. I teraz, patrząc po ludziach na ulicy, czy bardziej zwrócisz uwagę, czy, wiesz, nie chcę też wchodzić w takie kognitywne rzeczy, że po prostu komuś się zaświecił, wiesz, przysłowiowo zegarek na ręku, no bo odbił słońce lepiej i wtedy zwróciłeś na to uwagę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiesz, jak ludzie chodzą po ulicy i mają na rękach różne zegarki, no to czy to jest tak, że zwykły człowiek bardziej zwróci uwagę na to, że ktoś ma a, zwykły zegarek analogowy, i teraz na razie nie rozszerzamy tego, wiesz, czy one są drogie, czy niedrogie, czy tanie, czy kupił, wiesz. Wiadomo, że tam G-Shocki może się wyróżniają czymkolwiek, nie? Ale generalnie dla mnie większość zegarków analogowych wygląda bardzo podobnie. W sensie, że się różnią po prostu takimi szczegółami, których na pierwszy rzut oka zwykły człowiek nie jest w stanie rozpoznać. Natomiast Apple Watch wyróżnia się tym, że ma jednak tą kwadratowy ekran, nie? Więc jakby... No to jest coś, co go wyróżnia. Dwa, jednak w mediach wydaje się, że na przykład widziałem już naprawdę wiele razy w serialach na Netflixie Apple Watcha. Widziałem Apple Watcha, wiesz, no oczywiście jest mnóstwo reklam i tak dalej. Jakby to on jakoś się w tych mediach pojawia, bo on też jest dostępny dla powiedzmy, wiesz, pewnej grupy, ale... I powiedzmy, że średnio zarabiających ludzi. W sensie, no bo nie jest tak drogi jak jakiś tam, wiesz, Patek, strzelam, chyba są takie zegarki, nie? Tak, czy tam Patek, inne jest, Omegi. Jest Omega. No. To przynajmniej tyle wiem. I właśnie taka myśl mi wpadła, że tak naprawdę ci wszyscy z Rolexami, jakby ich status, mam wrażenie, że poza ich własną świadomością, że dali za zegarek X pieniędzy, no to jeżeli oni tego nikomu nie powiedzą, to prawdopodobnie mało kto zwróci na to uwagę. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że to jest, że w przypadku takiej biżuterii to jest to ci, którzy mają zwrócić uwagę, zwrócą uwagę, nie? Znaczy właśnie to jest to, że ty musisz mieć pewien poziom świadomości, tak. Nie? W towarzystwie, w którym są ludzie, którzy na przykład noszą sobie Omega Moonwatcha, no nie? Mhm. To jest towarzystwo, które będzie wiedziało, że ktoś tam nosi Omega Moonwatcha, no nie? Mhm. A to co to znaczy, że bogaci ludzie muszą się znać na zegarkach? Ja tylko pytam. Powiedziałbym, że może trochę tak być. W sensie, jak sobie pomyślisz o takim bogatym, oczywiście przerysowuję, ale jak pomyślisz sobie o takim bogatym człowieku, to jedyną jego biżuterią do garnituru to są spinki i zegarek. Mhm. No więc, więc jakby... Jak masz dobrze dobrany garnitur, to kolejna rzecz, którą jakby możesz dobrać sobie, to jest właśnie zegarek, nie? I to jest też tak, że kupujesz sobie zegarek, który jakby będzie działał przez tak naprawdę twoje całe życie, nie? Praktycznie. No nie oczywiście, że tak. Natomiast jakby, czy nie rodzi się jakby jakiś nowy trend, że po prostu... Ci, którzy cenią sobie dodatkowe funkcje, wiesz, no nie chcę teraz rozwijać dyskusji między tym, czy lepiej mieć analogowy, czy lepiej mieć cyfrowy, bo ja wolę cyfrowy, a inny powie, że woli analogowy, bo X, Y, Z i spoko i jakby żadne z nas się nie przekona do drugiej części, do drugiej strony, no bo jakby mnie nie da się przekonać, że warto zapłacić za zegarek 20 tysięcy złotych. Jaki by on nie był, co by on nie robił, to jest dla mnie nadal tylko zegarek, ale to jest po prostu, no właśnie, wynika to z braku świadomości też, jakby
właśnie co one robią i, co, i tak dalej, czym one się wyróżniają. I braku takiej, nie wiem. To chyba Wojtek chodzi o to, że są ludzie, którzy jakby doceniają... No tam jest też kunszt, że, jakby oczywiście tak, wytworzenia, że to są zegarki, które są tworzone ręcznie. Tak, no jakby, właśnie. Ja to rozumiem, więc, to więc... nawet jest, może być traktowane wręcz jako, wiesz, jakbyś kupił obraz, nie? Jakby no... Ale to jest tak, że ludzie fleksują przed równymi sobie, w sensie, że to jest flex w towarzystwie. Ja właśnie sprawdziłem, ile kosztuje Omega, która mi się podoba i chyba jeszcze nie mogę jej kupić. W sensie, inaczej. Mogę ją kupić, ale potem nie będę miał gdzie mieszkać. Aha, no to jakby wiesz, to jest tu chyba nawet nie chodzi o to, że nie zapłacę czynszu, tylko chyba Magda mnie wyrzuci z domu. Co zrobiłeś? No bo tutaj jak właśnie patrzę, to Omega taki, który... Wiesz, ja mogę ci powiedzieć, dlaczego mi się podoba konkretnie zegarek analogowy, ale to nie wiem, czy zupełnie to pewno nie będzie zupełnie do ciebie trafiało. Właśnie widzę, ile kosztuje mój zegarek, który mi się podoba. Nie wiem, czy wiesz, to jest taka historia, że w programie Apollo... To nie wiem, czy mi tego nie opowiadałeś kiedyś. Leciały na Księżyc zegarki, a astronauci mieli zegarki. I to były zegarki Omega. I to były zegarki Omega, teraz ta seria nazywa się Moonwatch. To jest Omega Speedmaster. I on w tym momencie, jak właśnie patrzę, to kosztuje, Wojtek, od 58 też tysięcy jest. To zależy od wersji, bo jest też wersja ze złotymi elementami w środku. Taka, z tego co pamiętam, taka klasyczna możemy kupić za około 18-20 tysięcy złotych. Dark Side of the Moon na przykład, czyli wersja, która jest z czarnej stali, widzę, że można ją kupić za 37 tysięcy. Nie? I teraz, brzmi ja dobrze, bo czarne. To spoko. Tak. A ja akurat kupię Apple Watcha i będzie szary. To Magda się z mnie śmieje i zastanawia się, dlaczego to chce zrobić. Ale więc ja ci powiem, ja bym chciał mieć ten zegarek, który byłby dla mnie jakby po pierwsze czymś, z czego, to nawet nikt nie musiałby zwracać uwagi, że mam tą Omega. Ja też, żeby było jasne, nie mówię, że każdy, który kupuje taki zegarek, to robi to tylko po to, żeby nim się chwalić. Jakby zupełnie nie o to chodzi. No, bardziej ja właśnie wracam do tego zdjęcia, wiesz, które zobaczyłem w necie, które ewidentnie na to wskazywało. Podejrzewam, że w towarzystwie z osób, które są bogatsze, to zegarek mógłby nie tyle zrobić wrażenie, co ktoś wiedziałby po prostu, że nie rozmawia, wiesz, z kimś losowym, mam takie wrażenie. Bo też zegarki wybiera się, mam takie wrażenie, nie przypadkowo. I mi na przykład ten Omega, ten Moonwatch podoba się właśnie z tego powodu, czy chciałbym mieć ten zegarek z tego powodu, że to jest zegarek taki... Ja bardzo lubię kosmos, bardzo lubię gwiazdy i bardzo lubię księżyc i bardzo lubię jakby historię naszych lotów na księżyc przez naszych, mówię, ludzkości. I jakby jestem absolutnym fanem i uwielbiam czytać każdy najmniejszy fragment. I fakt, że mogłem posiadać zegarek, który co prawda nie był na księżycu, ale jest jednym z takich zegarków, które na ten księżyc latały, to sprawia mi absolutnie ogromną to przyjemność i bardzo chciałbym być częścią jakby tej grupy, no nie tej społeczności. Ale ograniczenie finansowe, wiesz, w sensie jakby wydanie 2000 zł na zegarek to jest dużo pieniędzy. No, a razy tak... 10 to jest tak, bardzo dokładnie, dużo. Dokładnie. I ja nawet myślałem nad tym w kontekście takim, słuchaj, no może sobie kupię ten zegarek. W sensie ja wiem, że to jest kosmiczna kwota, no nie, ale może kupię ten zegarek i na przykład dam mojemu synowi na 18 urodziny, nie? Albo na przykład, że jak urodzi mi się właśnie syn, to wtedy sobie kupię zegarek i wtedy dam mu na 18 urodziny. Wiesz, o co chodzi? Nie, no tak, tak, że tak, przechodził tak. Z ojca na syna, czy coś takiego. Jakby to brzmi nawet fajnie, a z drugiej strony to jest zupełnie tylko usprawiedliwanie siebie, że sobie kupić zegarek. Oczywiście, to że tak. Autentycznie, to jest dokładnie to, nie? Dobra, ale, to czas no, na robienie syna, nie? Tak, więc wiesz, więc to jest, więc tylko po to. No, więc natomiast ten zegarek prawdopodobnie jasne. Bardzo długo pozostanie w strefie moich marzeń. Nie? No ale tak, wydaje mi się, że nie wiem, czy to odpowiednio jasno powiedziałem. Zastanawiam się, czy pojawienie się na rynku Apple Watcha i to, że on jakby co roku pojawia się nowy model i jakby wiesz, jest na czym teoretycznie flexować, no bo możesz mieć ten nowszy. Zresztą Apple też stara się cały czas utrzymywać, robić takie drobne zmiany w designie po to, żeby upewnić wszystkich,
że ty masz ten najnowszy. Rozumiesz? Czyli na przykład jak wersja LTE, to ma tą czerwoną kółeczko, znaczy czerwone kółeczko na koronce, nie? Jak jest najnowszym, no to teraz cały czas pokazuje godzinę, nie? Więc jakby to jest, to są rzeczy, które no oczywiście my tylko o tym wiemy, więc to znowu akurat ten poziom rozpoznawania, który ty masz model, no to raczej należy do osób, które znają się na technologii, jakby kręcą, interesują się i tak dalej. Ale dla tych, które jakby, aha, o, to ty tu masz ten mądry zegarek, nie? No to, to chodzi o to, czy pojawienie się tego typu sprzętu nie sprawiło, że fleksowanie wśród osób, które nie są i nie stać ich na wypasiony zegarek, a może by chciały, a może, wiesz, jakby fleksujemy w dół, a nie wśród swoich ludzi, wśród jakby tak, osób, jest które... Tak. To czy to przypadkiem nie zaburzyło w ogóle, wiesz, trochę tego świata, nie? Że jakby możesz też flexować Apple Watchem i to będzie podobnie skuteczne. Ze względu na to, że ludzie będą rozpoznawać, co to jest za zegarek, będą wiedzieli, że on jest tam inteligentny, będą wiedzieli, że kosztował x pieniędzy i może ich na niego nie stać, a jeżeli flexujesz przysłowiowym złotym zegarkiem, który wygląda na duży, no to jakby trudno jest ci ocenić, czy to jest wypas. O to mi dokładnie chodziło. Właśnie znalazłem jeszcze jeden zegarek, który mi się podoba i to jest akurat już taka mniejsza, taka półka Apple Watchowa. No. Zrobił zegarek. Oni robią zegarki chyba co roku jako takie zegarki na Tour de Pologne. Nie? Specjalne okay. zegarki właśnie, które mają jakby upamiętnić to wydarzenie Tour de Pologne i są różne zegarki właśnie na różne lata. I teraz jest ten zegarek z 2018 roku, więc Tour de Pologne. Wygląda bardzo ładnie. Wyślę ci go zdjęcie. Nie wiem, czy ci się spodoba, tak szczerze powiedziawszy. Pastę. Zobacz, czy ci się podoba. No ja wiesz, ja jestem spaczony. No taki okej. Pytanie, czy nie jest za duży. Nie, on jest całkiem, całkiem taki, ma przyjemny rozmiar na dłoni mimo wszystko. I teraz to jest znowu zegarek, który w towarzystwie nie wyglądałby chyba dobrze, w sensie jak ktoś się zna, to spojrzałby na zegarek i zapytał się, o co chodzi. Ale znowu, to jest zegarek, który ma historię. Ja mam wrażenie, że może to jest jakiś argument, bo dla mnie historia ma taką, że to ja byłem na tym Tour de Pologne. To było pierwsze, jedyne w moim życiu Tour de Pologne, na którym byłem. Pomagałem wtedy Magdzie, która była tam w pracy. To było właściwie zabawne, bo ja tam byłem z nią i jakby stwierdziłem, no dobra, to ja może pomogę ci, porobię ci trochę zdjęć, jeśli może do czegoś ci się przydadzą. I faktycznie tych parę zdjęć się przydało. Mieliśmy nawet taką sytuację, w której coś tam nie wyszło i tak dalej, i już byliśmy niezadowoleni. W sensie Magda była niezadowolona, bo chciała zrobić coś bardzo fajnego, ale coś nie wyszło. I ja, wiesz, oczywiście chciałem wesprzeć, po czym się okazało, że tak długo siedzieliśmy w miejscu, że zaczęli wszystko zamykać i koleś, który wygrał etap, sobie szedł ze swoimi pucharami, więc zrobimy sobie z nim zdjęcie i tak dalej i jakby ostatecznie to, co chciała zrobić, wyszło dużo, dużo, dużo lepiej niż zaplanowała, bo się okazało. No więc ten zegarek, wiesz, my byliśmy razem tam, to była taka fajna wycieczka, bardzo jakby aktywna, bo ja tam byłem tylko przez tylko dwa dni, no bo to byłem na weekend, Magda jakby była potem przy stacji. Ale to jest zegarek znowu analogowy, który ma jakąś historię, który z czymś dobrym się kojarzy i ja bym na przykład bardzo chętnie go nosił, no nie? Ale ostatecznie ja na przykład, a propos zegarków, mam takie wrażenie, że no bo ja na przykład chcę kupić sobie Apple Watcha teraz, jak wyjdzie nowy we wrześniu. O ile wyjdzie nowy we wrześniu, bo nie wiadomo, czy nie będzie żadnych przestojów przez to, co się dzieje na świecie. No, natomiast oby nie. Teraz już też przez chwilę nawet chciałem po prostu kupić sobie nowego Apple Watcha teraz, tego, który jest, no nie? No ale to bez sensu, bo są za 5 miesięcy znowu kolejne. I mam takie wrażenie, że... Bo ja mam Mi Banda, który funkcjami właściwie spełnia swoją rolę całkiem nieźle, tak? Liczy kroki, no tak. Tętno co 5 minut, więc właściwie niczego więcej nie potrzebuję. Nawet nie muszę go ściągać na noc, bo jest sen, muszę ustawić przynajmniej w Todoiście, żeby go ładować, bo długo trzyma na baterii. W sensie, no wiesz, no to jest wszystko, czego bym potrzebował. Nie wygląda może najlepiej w kontekście jakby zegarka, tak? Że wygląda jakby miał po prostu taką opaskę. Natomiast jest to dość popularne. Popularna rzecz u ludzi, nie? W sensie bardzo dużo osób ma te Mi Bandy, bo są bardzo tanie i bardzo dobre. Dobre i tanie to Polacy się rzucili. No wiadomo. I teraz miałem Apple Watch dawno temu
Przestałem z niego korzystać, bo mnie irytowało bardzo dużo nim rzeczy. Ja też mam wrażenie z perspektywy czasu, że nie do końca dobrze z niego potrafiłem skorzystać, ale to już nieważne. I uważam, że kupno Apple Watcha w tym momencie jest dobrym pomysłem, dlatego, że funkcje zdrowotne, które są w Apple Watchu teraz, funkcje związane z komunikacją, które są w Apple Watchu, mhm. których nie było wcześniej, mhm. dają tak dużą wartość dodaną, że lepiej będzie, jeśli będę miał Apple Watcha, niż jeśli nie będę go miał. Mhm. Nie? A trochę od tego, czy EKG w Apple Watchu jest, wiesz, spoko, nie? Jasne. Znaczy, dobrze działające. Nadal ma wykrywanie upadków, które jakby jest rzeczą mimo wszystko przydatną, tak? No pewnie. Mogę z nim biegać i on liczy moją aktywność do biegania, tak? Mogę wyjść z domu bez telefonu i nadal mam dostęp do, jakby wiesz, do kontaktu, bo mam wersję LTE. Więc ja widzę, ja dostrzegam, jak bardzo mogę sobie zniszczyć znowu życie, czy moją atencję, mając znowu zegarek Apple Watch, ale nauczony doświadczeniem, jak wiem, że jak wyłączę więcej rzeczy, więcej czasu poświęcę na konfigurację tego urządzenia, to ono więcej wartości dodaje, wniesie do mojego życia niż kiedyś, kiedy kupiłem pierwszą generację i właściwie cała ręka mi wibrowała co chwilę, bo dostawałem powiadomienia i ich nie wyłączałem. Nie? Ale to były inne czasy, więc myślę, że teraz może to będzie lepiej niż było wtedy. Więc dlatego też myślę o tym słynnym Apple Watchu. Rozumiem. No ja jak już wiesz, od kiedy zacząłem nosić, to po prostu noszę i już się do niego przyzwyczaiłem. I faktycznie to jest tak, że ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że nie wychodząc z domu, nie biegając i właściwie nie robiąc żadnych aktywności, siedząc kurde na kanapie, to ja wykorzystuję ten Apple Watch w nie wiem, 0,1% jego możliwości, ale ja już go mam. W sensie mogę sobie korzystać jak chcę. I tak naprawdę są takie drobne rzeczy, które uwielbiam w nim. Na przykład nie muszę wpisywać hasła do komputera za każdym razem, nie? Bo on, to, że mam go na ręku, sprawia, że komputer się sam odblokuje. I jak idę zapłacić, to ja wszędzie płacę zegarkiem, bo nie muszę skanować twarzy, a teraz szczególnie, kiedy nosimy maseczki, no to skanowanie twarzy jest niemożliwe, więc musiałbym w sklepie, przy kasie, przy wszystkich dookoła wpisywać swój kod odblokowania telefonu. Czy to jest dobry pomysł? Absolutnie nie, więc płacę zegarkiem. Po prostu sobie, wiesz, naciskam dwa razy na guziczek i zbliżam. I to jest załatwione. Więc jakby zdaję sobie sprawę, że wiesz, że nie wykorzystuję wcale tego wszystkiego, co mógłbym, ale nadal mi się przydaje i nadal go doceniam i nadal pewnie jak kiedyś mi się znudzi albo zacznie zamulać, albo nowa wersja wprowadzi coś niesamowitego, no to pewnie kupię kolejny, no bo po prostu to jest super zegarek. Ale strasznie żeśmy się zazegarkowali teraz. O Wojtek, czasami się zdarza nawet najlepszy. Krzysiek Humeniuk z kanału TikTok pewnie jak przesłucha ten fragment, mam nadzieję, że nie przesłucha, to będzie się łapał za głowę wielokrotnie, co my żeśmy tu nawygadywali. Ale jeżeli wy nosicie super zegarki, to noście. Jakby przecież każdy możecie może nosić foty, co chce i jak chce i tak naprawdę może mieć do tego dowolną motywację w życiu i nikomu nic do tego. Serio. Zachęcam do tego, żeby wrzucać zdjęcia waszych zegarków w komentarzach na forum. Bardzo proszę, wrzucajcie swoje zegarki. Ja może wrzucę swój, chociaż tu nie ma nic ciekawego w tym zegarku. Patrzcie, Wojtek wrzuci swój. Tak, dokładnie. Co my, Wojtek, mamy dalej w tematach? Czy możesz tą notatkę swoją wyciągnąć? No ale ja mam dużo drobnych Wojtek, rzeczy w ogóle takich. Ja chcę, Wojtek, powiedzieć o Switchu. Czy chcesz posłuchać o konsoli Nintendo Switch? Dawno nie słuchałem o konsoli Nintendo Switch. Interesuje cię konsola Nintendo Switch, Wojtek? Mam temat, który, że tak powiem, jest dość, który jest trochę takim follow-upem do tematu, który był dawno, dawno temu związany z Pokemonami i z tym tworzeniem stworków własnym, customowym. To jest taki temat, przy którym bardzo się przydają razy dwa lub razy trzy, a ewentualnie dla hardkorowców. Po to robimy rozdziały.
Ej, to jest chamskie, wiesz? To jest chamskie. Żartuję, ale to są dwie rzeczy. Jakby pierwsza rzecz jest taka, że ja chciałbym tylko powiedzieć o tym bocie. Bo okazuje się, że ten bot to nie jest tak, że jedna osoba sobie coś zrobiła i właściwie no. To jest tylko ten kanał. Tak, to jest ciekawy wątek, no? To jest bot, który jest w tym momencie robiony open source'owo. W sensie można go wejść sobie na GitHub, aha, poszukać tego sysbota, bo tak to się nazywa. Ja spróbuję to podlinkować. Tylko zapiszę tego sysbot. Teraz tak. To jest bot, który jest zrobiony, tak jak mówię, open source'owo. Jest Discord, na którym rozmawiają ci deweloperzy na temat dewelopowania kolejnych funkcji. Aha. Jest nawet, że tak powiem, w miarę proste to do, co zrobić, żeby z tego sysbota korzystać na swoim urządzeniu Nintendo Switch. Natomiast to jest proste, dlatego że faktycznie sam proces jest dość prosty. Mhm. Żeby tego sysbota zrobić. Ale trzeba zhakować, czy tam zjailbreakować tak, konsolę. Dokładnie tak, mhm. Dokładnie tak. Ja nawet gdybym chciał, to tego nie mogę zrobić, bo mam najnowszą wersję konsoli, która w sensie software'u, która jest nie jailbreakowalna no jeszcze. Okay. Chociaż ktoś tam gdzieś tam mówił, że już jest, albo że zaraz będzie, więc być może ten. Ale sprawdziłem, moja konsola w ogóle, jeśli chodzi o kod seryjny, jest jailbreakowana. I teraz tak, sysbot, tak jak mówię, jest robiony open source'owo, cały czas dodają nowe feature'y i w ogóle poprawiają jego działanie i to jest jakby szok, jak to działa. A przypomniałem sobie o tym dlatego, że grałem sobie wczoraj w Pokémony właśnie i jest w Pokémonach ten feature, o którym też mówiłem, który nazywa się Surprise Trade. Mhm. To znaczy, że wybierasz sobie losowego, w sensie wybierasz sobie Pokemona ze swojego zestawu i chcesz, że wymienisz go za losowego Pokemona i po prostu ktoś, kto zrobi dokładnie samo, wymieniacie się Pokemonami, on dostaje twojego, ty dostajesz jego i jakby całkowicie to działa losowo, no nie? I teraz ja wymieniałem Pokemona jakiegoś tam, nie wiem, losowego i dostałem w zamian Pokemona, którym był shiny, czyli że taki był wyjątkowy z innym kolorem, z maksymalnymi statystykami, z maksymalnym poziomem, z najlepszymi ruchami i dodatkowo z najlepszym pokebolem, jakiego można mieć w grze, których można mieć tam w grze legalnie, generalnie ze 3 albo 2, coś takiego. Więc jakby dostałem tutaj w zestawie kolejny. Więc to już wiem, że był raczej taki dość Pokemon wątpliwej legalności, powiedzmy, nie? Mhm. No ale pokocham jak swój. Więc i teraz wspomniałem sobie o tym, sprawdziłem jak to działa i teraz wyobraź sobie, wszedłem sobie na ten Discord i okazuje się, że oni na tym Discordzie polecają kanały na Discordzie, gdzie ludzie mają własne darmowe instancje tego sysbota, więc możesz sobie wejść na Discord, na przykład normalnie na tym Twitchu, gdzie tam, który był wcześniej polecany, to tam wiesz, tam 150 osób ogląda i generalnie kolejka to jest pół godziny na Pokemona. No. Natomiast możesz wejść sobie na Discord, tam jest tych Discordów chyba ze 30 widziałem z tymi sysbotami, wybrać sobie taki, na którym na przykład jest tylko 150 osób w ogóle, a online na przykład teraz jest 30. Więc jak wejdziesz sobie tam na ten Discord, to jest bardzo duża szansa, że z tego sysbota w tym momencie nikt nie korzysta. Więc tak naprawdę to działa tak, że piszesz do niego, że chcesz jakiegoś Pokemona i dostajesz w tym momencie trade'a na konsoli. Więc możesz bardzo, ale to bardzo szybko dojść do tych Pokemonów, które bardzo chcesz mieć, które są właśnie wyjątkowe, doskonałe czy jakieś tam, nie? Więc to jest taka ciekawostka, że sysbot do Pokemonów istnieje, ma się dobrze, jest rozwijany, a do tego tych instancji, tego bota jest coraz więcej i można sobie własne Pokemony tworzyć ile się chce. Nie? To jest jakby pierwsza. A druga rzecz jest taka, też odnośnie konsoli Nintendo Switch. Wojtku, jakby jest dużo rozmów i wśród tak naprawdę liderów branży, na przykład tak klocuch, że to, oczywiście gry za 250 kupują tylko no, zbany. No tak. Drogie gry, ja chciałem to powiedzieć, jest takich, których nie tak lubimy. Ja chciałem powiedzieć, że na Switchu ostatnio generalnie jest bardzo dużo promocji, że gierki są bardzo tanie. Ja wydałem bardzo dużo pieniędzy przez to, że kupiłem bardzo dużo, bardzo tanich gier. Naprawdę. Okej, okay, czyli typowy Steam się zrobił. Trochę tak. I ja już jakby dostrzegam nonsens tej sytuacji, bo kupuję gry, w które prawdopodobnie nie zagram jakoś szczególnie szybko, ale chcę polecić stronę internetową. Nie wiem, czy nie było, ale przy tym temacie myślę, że warto, żeby była. Czy to jest pepper.pl? Przepraszam. Jaka? Pepper.pl? Klasyk? Nie. Taniego masła, margaryny, ale też tanich gier na Switcha? Ej, kuźwa, to jest w ogóle szok, co na tym pepperze się pojawia. No nieważne. W każdym razie strona, w którym ja chciałem powiedzieć, nazywa się dekudeals.com. Okej. Okay. Nie wiem, czy znasz. Nie, pierwsze słyszę. Deku, to oczywiście ale linka, przez Q, sobie tak? Nie, deku przez k. Zobacz, masz sobie linka.
Odpal sobie to. Jak wejdziesz tam, masz coś takiego hottest deals, great deals on popular games, no nie? Aha. I to są generalnie, jakby jakie są w tym momencie promocje, to nie tylko z Nintendo Store, tylko też tam z różnych innych sklepów. Masz jaka jest cena normalna, jaka cena jest najniższa, jaka była do tej pory, na przykład jaka była najniższa historyczna cena tej danej gry. Okay. Możesz zrobić sobie wishlistę, dostaniesz maila w momencie, kiedy twoja gra będzie na promocji. I on dostosowuje teraz... jakby te statystyki do tego, że ja jestem w Polsce i chodzi o polski sklep, bo widzę, że w złotówkach podaje ceny, ale czy to znaczy, tak, że jak wejdę, to mi w polskim sklepie jest aktywna ta promocja? Tak. Tak. To mi się tak podoba, bo tak, to z tym jest największy teraz... problem, bo Pepper na przykład, niektóre promocje na gry na Switchu polegają na tym, że... musisz zmienić region na Meksyk na przykład. Region na Meksyk, proszę, wystarczy ci tylko karta, którą doładujesz pesosami, które kupisz w takim kiosku ruchu meksykańskim, wiesz, no to nie o to chodzi, nie? Tak, zdecydowanie tak. No to nie, to tutaj Wojtek tak nie jest. I teraz tak. To, co jest spoko w tym Deku Deals, jest właściwie tych rzeczy, które są spoko, parę. Po pierwsze, to, że właśnie masz wishlistę i tak dalej, możesz sobie dostawać powiadomienia, kiedy dane gry będą w promocji, co jest bardzo przydatną rzeczą. Mhm. Do tego, nie wiem, czy zwrócić uwagę, że one mają takie żółte badże i masz to na przykład lowest price ever, no nie? Albo matches previous low. No nie? I teraz chodzi o to, że załóżmy, że wchodzisz sobie do jakiejś gry i widzisz właśnie, że to jest all time best price, czyli najlepsza cena, mm-hmm, jaka do tej pory była. Możesz im zaufać, że faktycznie tak jest. Na detalach tej gry masz też jedną informację, która jest dla mnie ostatnio i bardzo istotna. Metacritic. Masz od razu informację, jaki ta gra ma oceny na Metacriticu. Więc nie musisz się zastanawiać, czy to jest jakiś badziew, czy nie badziew. Niektóre mają tam TB albo coś takiego, bo na przykład nie ma tej oceny na Metacriticu. Mhm. Ale generalnie ta ocena w tych takich popularniejszych grach jest. No właśnie sprawdziłem grę, którą chciałem kiedyś kupić. Super Smash Bros. Ultimate oczywiście. 289,80. Od początku istnienia do dzisiaj zero zmian. No, zdarza się. No niestety. All time low jest 289, ale jak wejdziesz do brytyjskiego, to ja widzę, że tam była jakaś United Kingdom, to tutaj było, widzę promocja, że najniższa cena jaka była, to jest 42,99 GBP. Mhm. GBP tu PLN i to jest Wojtek wtedy 223 zł. No... niby tak, ale to... niby tak, wtedy ale wspierasz gospodarkę UK, a nie polską. A, bo różnica jest taka, że jak masz polski ten, to wyświetla ci się tylko Nintendo eShop, a jak ja mam brytyjski ustawione, że interesuje mnie cena w funtach, mhm, to mam Shopto, Amazon, Cook, Shopto, Argos Game. Aha, tak, że więc więcej dużo... źródeł, tak, gdzie tak, możesz tak kupić, okej. Okay. Tak, mhm, więc widzę więcej tych. No dobra, w każdym razie, to do czego dążę, to jest, że można bardzo tanio wyrywać te gierki i to, co powinno was interesować, to kiedy wejdziecie sobie na przykład na tą Deku Deals w stronę Hottest Deals, tak, wbijacie tam VO i po lewej stronie, jeśli udacie na desktopie, na iPadzie, macie takie menu, w którym możecie wybrać sobie discount i tam jest at all time low. Mhm. No nie? I wtedy widzisz gry, które są najtańsze jak do tej pory albo zawsze były. I to jest najlepszy sposób przeglądania jakby e-shopu, no bo wiesz, że nie przepłacasz. Nie? W sensie kupujesz grę tak tanio jak była albo jak można ją tylko kupić. Nie? Więc to jest, bardzo mocno polecam to miejsce, jeśli macie za dużo gotówki i chcecie ją stracić w bardzo szybki sposób. Gdyby nie to, że tytuł tego odcinka wymaga, żeby nazywał się 320LOLO, to nazwałbym ten odcinek właśnie Szybkie sposoby na stratę pieniędzy, drugi cię zaskoczy. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Słuchałem ostatnio Polimatów, więc się nauczyłem robić clickbait. Dobrze. No, więc Deku Deals, zachęcam do tego, żeby sobie pobrać. Ja ostatnio kupiłem na przykład Old Man Journey za funta 79, czyli tam 7 zł chyba, czy 8 zł. Tori za 4 zł. Tori 2 za chyba tam 7 zł też. Mm-hmm. Czy zagrałem? Nie. Mm-hmm. Czy zagram? Może. Może tak. Może kiedyś.
Dokładnie. I też na przykład zastanawiam się cały czas nad tym, czy ja powinienem, Wojtek, kupić Animal Crossing. To jest decyzja jakby, to jest ciężka decyzja, czy ja powinienem kupić tę grę. I widzę, że ona ma, że teraz jest all time best price 39,85 funtów, czyli razy tam 5, 180 parę złotych, nie? Mm-hmm. Shop to. Okej. Okay. No, widzisz. Mówią, że to jest dobra gra, ale jakoś mnie nie przekonuje ten, no mnie też nie. ten sposób grania. W sensie, że jakoś ja nie budowanie mnie nigdy gra, nie jarało. Rzepa jakoś też mnie nie interesuje za bardzo. Ja lubię Stardew Valley, ale mam wrażenie, że to nie będzie dla mnie gra. To może być podobne w sensie, właściwie, ale... Właśnie może być, ale podobno jest mniej competitive i bardziej takie ten. I ja mam wrażenie, że to, że nie ma tam takiego aż super celu, to nie wiem, może... Mhm. Ale... No. Ja mam jedną ciekawostkę. To jest moje pytanie do ciebie. Czy wiesz, ile Spotify pracuje nad niektórymi funkcjami? Ile czasu? Od testów wśród pracowników do wypuszczenia tej funkcji dla ludzi? Nie wiem. To odpowiedź jest następująca. Prawie rok. Ale co? To akurat dotyczy, tak, to akurat dotyczy bardzo konkretnej funkcji, która pojawiła się w update'cie, uwaga, dzisiaj, więc absolutnie mamy tętno pulsu. Natomiast pierwsze... Dzisiaj jakiś update i ja go nie widziałem w tak, kierowniku. Tak, właśnie wszedł wieczorkiem. Ja go zrobiłem przed samym nagraniem, dosłownie. Natomiast... Jakby mnie zerwało, to dlatego, że tak pobieram. Oczywiście. Wysłałem ci linka do tweeta, który anonsuje wyciek informacji o tym, o tej funkcji właśnie. Funkcja nazywa się po polsku, nazywa się, już ci mówię, sesja grupowa. Sesja grupowa. I teraz tak, to jest o tyle fajna rzecz, że i myślę, że jeżeli mieszkasz z Magdą na przykład, nie? Tak się zdarza. Tak się zdarza. I puszczacie sobie muzykę na przykład na, chociaż na Apple Mini to, co ja gadam, na Google Home Mini to o tyle niekoniecznie się sprawdzi, no bo właściwie każdy z was może decydować o następnym utworze po prostu mówiąc do głośnika, nie? Ale gdyby się zdarzyło, że puszczacie tą muzykę na jakimś wypasionym zestawie muzycznym, ale ona leci ze Spotify i jakby możecie nią sterować z telefonu, to możecie stworzyć tak zwaną sesję grupową i robi się ją tak, że po prostu jedna osoba skanuje od drugiej specjalny kod Spotify'owy właśnie i dołącza jakby do tej sesji grupowej, bo jedna osoba jest powiedzmy szefem, a inne mogą się do niej dołączyć i jeżeli połączą się w tą sesję grupową, to mogą stworzyć wspólną playlistę i jakby cały czas tworzyć wspólną playlistę, która leci w tej chwili na tym jednym głośniku. Oczywiście trzeba mieć Spotify Premium do tego, żeby to działało, no bo wtedy ma tylko to sens, ale właśnie fajne jest to, że jakby inne osoby też mogą ustawiać kolejne utwory w kolejce, więc to jest taki typowy imprezowy jakby tryb słuchania Spotify i uważam, że to jest naprawdę dziwne, że dopiero teraz to wymyślili. Znaczy właśnie, inaczej. Dziwne jest to, że dopiero teraz to się pojawiło, bo myśleli o tym już w zeszłym roku, na co dowód wysłałem ci specjalnie linka do Twittera, właśnie do tweeta Jane Manchun Wong, która bardzo często mówi o takich nowych rzeczach, które się pojawiają w aplikacjach. I właśnie to było 31 maja 2019 roku. Te testy trwały, zaczęły się wśród pracowników, a dzisiaj mamy właściwie, wiesz... A jak to teraz? A to faktycznie działa? Teraz będzie tętno pulsu. Na żywo odpalam aplikację Spotify na moim urządzeniu. Dobrze. Wchodzisz sobie Spotify... jak w player. Teraz... Wejdź w player, czyli odpal jakiś utwór i kliknij tak, żeby Dobrze. Rozszerzył się na cały ekran. Dobrze, poczekaj, tylko sobie zaczynę. To klikam sobie na przykład na jakiś dobry utwór, żeby nie było słabego. No jakikolwiek. O Jezus. To zatrzymaj to. Dobra, ono nie musi lecieć. I teraz klikasz na głośniczki. Klikasz na głośniczki, tak żeby wybrać ten, na którym chcesz słuchać. I na dole powinna być pod AirPlay lub Bluetooth.
Powinien być rozpocznij sesję grupową i tam będzie twój awatar i ten. No to... Może powtórzę jeszcze raz. Nie mam. Okej. Okay. Widzę pożech, czyli mój komputer. Widzę no PS4965, czyli to jest chyba konsola. No oczywiście. Widzę kitchen speaker, living room speaker, AirPlay or Bluetooth. Okej. Okay. I potem mam empty space. No to ja ci wrzuciłem screenę, jak to u mnie wygląda. Może być tak, że wiesz, no to rolloutują, nie? Czekaj, zrobię ci całego, żebyś wiedział dokładnie jak ten, żeby nie było, że oszukałem. Kod, żeby dołączyć. No dobra, a poczekaj, bo może to zrobimy tak, bo tu jest, oni mieli taką opcję, o właśnie, jest coś takiego, że ja mogę zeskanować jakiś kod, no nie? Teraz tak, uruchomię sobie, Wojtek, to twoje zdjęcie na moim komputerze i spróbuję zeskanować kod. Okej. Okay. Couldn't open the link, Spotify can't open this type of link. Okej. Okay. Czyli prawdopodobnie, znaczy teraz są dwie możliwości. Może być tak. Albo nienawidzą mnie personalnie. Tak, po prostu nienawidzą cię, więc ci to wyłączyli albo jeszcze nie włączyli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz może być taka, że może to dotyczyć tylko urządzeń i osób, które są w jednej sieci Wi-Fi. Czyli jakby, co? Tak, że siedzą w domu, tak? I to w domu mogą sterować tą playlistą. Wszyscy domownicy na przykład, nie? Bo teraz ze Spotify lecą na wszystkich głośnikach w domu jakieś utwory, więc każdy może sobie tą playlistę układać jak chce. I może taki jest zamysł. Nie wiem dokładnie, no bo jakby świeża jest funkcja, sam jeszcze nie przetestowałem z tego. Z tego, co tutaj widzę w tych wpisach tej pani, wygląda na to, że nie. No, tylko pamiętaj, że te wpisy są sprzed roku, więc tuż mogło się jednak trochę zmienić. Ja wiem, a wpiszemy teraz internet, wpisz Spotify social listę. Dobra, mam tę klawiaturę pod kosą. Świetna. Taka cichutka jest. Social listening, tak? Tak. How to share your music. Aha, to nie ten. Spotify is building shared QE social listening. Ej, Wojtek, chyba nie. Chyba nie ma tego jeszcze. Albo ty masz, bo może testują na tobie, wiesz? Bo ja tego nie widzę. Kiedykolwiek ostatnie 24 godziny. No nie, no według... A nie, officially launches. No więc właśnie, no to mówię, uruchomili dzisiaj, prawdopodobnie rolloutują. No u mnie się pojawiło razem z update'em najnowszej aplikacji, więc ewidentnie to się, jeżeli nie pojawiło się teraz, to pojawi się za chwilę u wszystkich. Potestujcie, sprawdźcie, czy działa. No myślę, że jakby... przy tym, w jak fajny sposób można sterować muzyką, na przykład leci na Spotify'u na kompie, a ty w telefonie możesz to zapauzować, więc spoko. I później jakby, jeżeli w telefonie zapauzujesz, czy puścisz play, to przejmujesz jakby kontrolę nad tym Spotify'em i to też działa w taki sposób, że to działa tak jakby to Spotify na telefonie grał de facto dla systemu iOS, więc to też oznacza, że na twoim zegarku nagle się pojawia ten player, więc ostatecznie Spotify'em na komputerze możesz sterować zegarkiem, mimo tego, że to przechodzi przez dwa urządzenia, nie? Ja w ogóle widzę tutaj, że jest napisane tylko, no. Wojtku, ci ten, że the feature can support up to 100 users, but they have to be in the same physical space at this time. Widzisz, czyli jednak miałem rację, że this the version launching today is the first iteration of the feature and Spotify expects it will evolve over time as it learns from the user feedback. It may even expand beyond people sharing the same space in the future. Group session is running today, so you may not see it just yet. The feature will be available to all premium users worldwide when the rollout completes. No, ciekawe. Więc taki bardziej party mod, chociaż smutno, że musi być to w ten sam space, bo to jakby szczególnie w czasach oczywiście koronawirusa, nie wiem, czy już mówiliśmy o tym, że jest koronawirus, w tym czasie moglibyśmy sobie spokojnie, wiesz, jakby dobrze się bawić z innymi ludźmi. Dobrze, no, teoretycznie wiadomo, że zamiennie możesz po prostu stworzyć dla kogoś playlistę i powiedzieć, masz, posłuchaj sobie, to jest playlista dla ciebie. Ja bardzo chętnie ludziom bym zrobił playlistę. To proszę, to zrób playlistę. To może być twoje zadanie do następnego odcinka. Zrób playlistę dla ludzi, żeby dobrze się bawili podczas koronawirusa. No to ja robię miesięczne playlisty, więc wrzucę moją playlistę na maj. Proszę.
Tak po prostu, a nie może być specjalna jakaś taka dla słuchaczy, a nie, że po prostu o, robię zawsze, to wrzucę to, co zrobiłem. No, to dobra. Czekaj. Utwórz playlistę. No. YWP 2K. Korona party. A, dobra, dobra. Korona party. Dobra. Ja ufam tobie, bo ty umiesz robić playlisty i umiesz robić dobre numery, więc niech nasi słuchacze się dobrze bawią. I możesz ją podlinkować od razu do odcinka, a będziesz dorzucał, wiesz, utwory w międzyczasie, a ludzie sobie zaobserwują już wcześniej. Dobry pomysł? Dobrze. Dobry pomysł. No i superącko. To także ten odcinek będzie, ja sobie do tego czasu już coś tam wykminię. Ekstra, doskonale. No to tym miłym akcentem możemy zakończyć główny odcinek Jesus Podcastu. Oczywiście usłyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Albo za chwilkę ci, którzy mają dostęp do After Darka. A żeby ten dostęp mieć, pamiętajcie, że możecie nas wspierać na Patreonie. Tak, link do Patreona to jest zawsze pierwszy link w opisie odcinka, bo pieniążki są najważniejsze. Dziękuję bardzo. Bye. Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.